Justyna Żyła była jedną z głównych bohaterek pierwszego odcinka Tańca z Gwiazdami. Jurorzy i widzowie zgodnie uznali, że jej występ był jedną wielką kompromitacją. Ostatnio celebrytka pokazała się swoim fanom na zdjęciu bez makijażu. Zrobione zostało one podczas treningu do kolejnego odcinka. Żyła na pewno bardzo się przykłada do tego, by tym razem wypaść lepiej. Co by nie mówić, jej wygląd na make-up odbiera mowę. Justyna Żyła nie zaprezentowała się z dobrej strony podczas emisji pierwszego odcinka tanecznego show Polsatu. Jej taniec z Tomaszem Barańskim wywołał lawinę nieprzychylnych komentarzy. Jurorzy dziwili się, jak można było wystąpić aż tak źle, zaskoczona była zwłaszcza Iwona Pavlović. Była żona skoczka narciarskiego była jedną z najważniejszych osób ostatniego tygodnia w polskim showbiznesie. Wyjątkowo negatywne komentarze nie sprawiły jednak, że Justyna Żyła zdecydowała się odejść z programu. Niemal od razu zapowiedziała ona, że będzie chciała pokazać się ze znacznie lepszej strony już w kolejnym odcinku, który wyemitowany zostanie dzisiaj. Dowiedzieliśmy się, że zatańczy ona fotrota ze swoim tanecznym partnerem. Pojawiły się pierwsze głosy niezadowolenia. Justyna Żyła bez makijażu. Blogerka kulinarna, jak przedstawia się Żyła, już dziś pokaże się przed widzami z okazji drugiego odcinka Tańca z Gwiazdami. Nie ma wątpliwości, że zaprezentowany dzisiaj taniec zapewne będzie wyglądać znacznie lepiej niż ten sprzed tygodnia. Kobieta pokazała się przed fotoreporterami na oficjalnym treningu na kilkadziesiąt godzin przed samym występem. Nie wiadomo, jak wyglądał sam taniec, bo dziennikarze musieli obiecać, że nie opowiedzą o swoich wrażeniach po występie kobiety. Wrażenie zrobił na nich jednak sam wygląd Justyny Żyły. Nieoczekiwanie zaprezentowała się ona przed kamerami bez makijażu, co wzbudziło wielkie poruszenie wśród starających się uchwycić jej próbę fotoreporterów. W prasie ukazało się kilka zdjęć z treningu celebrytki. Na swoim profilu na Instagramie również wstawiła ona zdjęcie po treningu, na którym także nie ma na sobie makijażu. Ponownie pojawiło się bardzo wiele komentarzy ze strony obserwujących. Byli tacy, którzy krytykowali kobietę za jej fatalny występ, jednak pojawili się również ludzie chcący dodać jej nieco otuchy w związku z ostrym potraktowaniem przez jurorów. Justyna Żyła znów zaliczy wpadkę. Pani Justyno, trzymam kciuki za wasz występ. Proszę nie przejmować się krytyką. To zapewne ogromny stres i dla kogoś, kto nie tańczy zawodowo wysoka poprzeczka. Żartów jury komentować nie będę. Słoma z butów i tyle. Całe to gadanie o zwalczaniu hejtu to bicie piany. Wygląda pani pięknie, w tym naturalnym wydaniu szczególnie, i proszę po prostu dobrze się tańcem bawić, pisze jedna z fanek Żyły. Chciała Stefano i dobrze, że go nie ma, bo by się załamał poziomem tańca. Po co się pchać do takiego programu i pośmiewisko z siebie robić? Tragedia. Ale w sumie czego się nie zrobi dla kasy i sławy, odpowiada osoba, której nie podobają się kolejne występy byłej żony skoczka narciarskiego. Nic dziwnego, że Piotrek ją zostawił. Jeśli musiał widzieć ją w tym stanie każdego poranka, to nie ma co się dziwić, pisze internautka. Co to ma być? Widzę, że nie tylko taniec Żyły odbiera mowę. Jak mogła się tak pokazać przed kamerami? Mam nadzieję, że już niedługo odpadnie z programu, pisze sfrustrowany komentujący.